Cześć! Całkiem prawdopodobne, że widzom, którzy na co dzień pasjonują się światem wyścigów cross country i maratonów, marki Superior przedstawiać nie trzeba. Jest to producent wywodzący się z Czech, a więc z kraju, gdzie wyścigi cross country czy przełaje i generalnie sportowa strona kolarstwa cieszy się ogromną popularnością. I właśnie Superior od zawsze kojarzył się nam jako ten producent, który jakby bezpośrednio jest związany ze światem wyścigów. Sprawę potwierdza fakt, że czeski producent tak naprawdę od wielu lat wspiera nie tylko swoją ekipę fabryczną, ale także jest mocno zaangażowany we wsparcie polskiej ekipy Superior Zator, z której przecież pochodzi wielu bardzo mocnych zawodników, między innymi reprezentantów Polski, takich jak chociażby Gabriela Wojtyła czy Maciej Dąbrowski. Z tym większą dozą zajawki przyjęliśmy do nas na test rower, który świetnie wpisuje się właśnie w ten obraz Superiora jako marki związanej ze światem wyścigów. W nasze ręce trafił model XP969, czyli taki model, który zapowiada się już na papierze jako bardzo ciekawy, nowoczesny bolid do ścigania w cross country, ale zwraca na siebie także uwagę całkiem przyzwoitym, całkiem rozsądnym stosunkiem ceny do jakości tego modelu. Jaki konkretnie jest model XP969 ze stajni Superiora? O tym opowiemy Wam w tym materiale. U podstaw każdego roweru o wyścigowym rodowodzie liczą się tak naprawdę przede wszystkim dwie cechy: lekkość oraz sztywność. A te dwie cechy wynikają przede wszystkim z jakości zastosowanych materiałów i tak naprawdę od tego elementu warto sobie rozpocząć opowieść o Superiorze XP969. W przypadku tego modelu, pochodzącego z segmentu race, a więc nie tego najbardziej zaawansowanego segmentu w gamie modelowej Superiora, zastosowano włókno węglowe oznaczone jako Mid Modulus. No i właśnie, Superior, podobnie jak wszyscy czy większość uznanych producentów na świecie, stosuje gradację swoich włókien węglowych i w tych najbardziej zaawansowanych modelach stosuje włókno węglowe High Modulus. Z kolei właśnie w naszym Superiorze spotkamy włókno węglowe Mid Modulus. To włókno węglowe ma cechować się taką samą sztywnością boczną, odnosząc do tego najbardziej zaawansowanego włókna węglowego, natomiast traci wobec niego nieco na wadze, bo jest po prostu nieco cięższe. Natomiast dzięki temu producent może po prostu zaoferować lepszą cenę takiego roweru. A więc reasumując, włókno węglowe Mid Modulus ma cechować się taką samą sztywnością boczną jak te najbardziej zaawansowane włókno węglowe w gamie Superiora, natomiast jest nieco cięższe, co z drugiej strony pozwala zaoferować po prostu lepszą cenę za ten model. Sama konstrukcja ramy naszego Superiora zdecydowanie wpada w oko i może się podobać. Naszą uwagę zwróciła przede wszystkim właśnie taką bardzo wyścigową i agresywną linią, która rzuca się w oczy już od początku spotkania z tym rowerem. Natomiast nie to, jak ten rower wygląda, jest najważniejsze, bo w tym modelu spotkamy szereg cech takiego nowoczesnego roweru właśnie do cross country i maratonów, którego poszczególne standardy nastawione są przede wszystkim na szybką jazdę. A więc po kolei. W naszym Superiorze już na pierwszy rzut oka uwagę zwraca taka bardzo mocno przewymiarowana dolna rura ramy. Ona ma naprawdę solidny przekrój i przechodzi bardzo płynnie w powiększony środek suportu. Środek suportu skrywa w sobie standard Pressfit 92, a więc taki typowo wyścigowy standard, który słynie właśnie z wysokiej sztywności bocznej, która przekłada się automatycznie na bardzo efektywny transfer energii. I w tym modelu faktycznie w ogóle nie odczuwamy, że cokolwiek się tutaj poddaje. Mamy wrażenie, że cała nasza energia przekładana jest faktycznie na łańcuch i dalej na napęd. Idąc dalej, oczywiście w Superiorze XP969 nie mogło zabraknąć takich podstawowych standardów konstrukcyjnych, jak chociażby sztywne osi w standardzie Boost. No tak zupełnie prozaicznym elementem są już staperowane stery. I trzeba przyznać, że cała ta konstrukcja, zarówno właśnie w perspektywie sztywności bocznej przekładanej na transfer energii, jak i na precyzję prowadzenia, stoi na bardzo wysokim poziomie i pod tym względem Superior zdecydowanie należy do bardzo ciekawych wyścigowych propozycji. Będąc przy ramie, chcemy zwrócić Waszą uwagę tak naprawdę jeszcze na dwa drobne szczegóły.
Pierwsza z nich to osłona rury łańcuchowej. Bardzo fajnie zintegrowany protektor, który wygląda po prostu estetycznie i pasuje do tej całościowo ładnej estetyki naszego superiora. Natomiast druga z nich to element również praktyczny i również mający na celu ochronę ramy. Otóż superior zastosował w sterach blokadę skrętu kierownicy, taki ogranicznik, który zapobiega uderzeniu kierownicy o ramę i w ten sposób po prostu zabezpiecza ramę przed ewentualnym uderzeniem tą kierownicą. No w wyścigowej rzeczywistości czasem kiedyś zdarzały się takie wypadki, że właśnie chociażby manetka uszkadzała ramę z włókna węglowego. No oczywiście nikt tego nie chce, Superior znalazł na to sposób, podobnie jak kilku innych producentów, za co duży plus. Tym, czym producent się nie chwali, to komfort tego roweru. Natomiast naszym zdaniem stoi on również na niezłym poziomie, jeśli chodzi o tył tej konstrukcji. Otóż z tyłu spotkamy dosyć cienkie, wypłaszczone rury górne tylnego trójkąta. I naszym zdaniem one nieco przekładają się na zdolność wybierania jakichś takich drobnych nierówności przez ten rower. Oczywiście nie są to wrażenia dorównujące chociażby modelom full suspension czy jakimś hardtailom z drobnymi systemami amortyzacji, z tak zwanymi softtailami. Natomiast w naszym odczuciu Superior XP969 całkiem dobrze radzi sobie właśnie z tym wybieraniem drobnych nierówności. Szczególnie, że w naszym modelu testowym, który był samplem, zabrakło karbonowej sztycy. W naszej testówce mieliśmy aluminiową sztycę podsiodłową o średnicy 27,2 mm. Natomiast w seryjnej specyfikacji producent deklaruje, że tutaj będzie sztyca z włókna węglowego. Warto ten temat zweryfikować, jeśli faktycznie będziecie zainteresowani kupnem tego roweru. Natomiast co podkreślamy, włożenie tutaj karbonowej sztycy no jeszcze na wyższy poziom przeniesie zdolność do pochłaniania tych drobnych nierówności i automatycznie zbije nieco masę roweru. Będąc przy masie roweru, Superior deklaruje, że XP969 osiąga na wadze wynik 10,7 kg, co jest takim standardem w przypadku hardtaili w okolicach 10-11 tysięcy złotych. My sprawdziliśmy ten wynik na naszej redakcyjnej wadze. Tam pokazał się wynik 10,9 kg, więc nieco więcej. Natomiast wspominamy, że to zapewne jest wina właśnie braku karbonowej sztycy. W naszych rękach znalazł się też model z takim dosyć solidnym malowaniem, więc podejrzewamy, że ta farba też nieco gramów do całości dodaje. Natomiast reasumując, waga naszego superiora mieści się w standardzie swojej klasy. I absolutnie nie można mówić tutaj o tym, że ten rower cierpi na jakąkolwiek nadwagę. Nadal jest lekkim i sztywnym hardtailem, który pozwala na bardzo efektywne wspinanie się. Tak naprawdę kluczowym w perspektywie ścigania elementem ramy jest również geometria. Już w tym miejscu możemy powiedzieć, że Superior w przypadku geometrii modelu XP969 stawia na sprawdzony przepis na budowę nowoczesnego hardtaila do ścigania. Ten model bardzo dobrze radzi sobie na zjazdach. Na ile to możliwe w przypadku hardtaila wspiera nas na tych najbardziej technicznych elementach tras, a z drugiej strony oczywiście pozwala na bardzo efektywne podjeżdżanie. I z jednej strony na tych bardziej technicznych elementach zjazdowych wspiera nas chociażby kąt głowy ramy na poziomie 69 stopni, a więc jest to już dzisiaj taki standard właśnie w przypadku nowoczesnych rowerów do XC. Natomiast z drugiej strony taka wyścigowa geometria znajduje także odbicie w pozycji zajmowanej na tym rowerze. I trzeba sobie wspomnieć, że na Superiorze siedzimy po prostu w pozycji sportowej. Ta pozycja jest nastawiona na wyścig, na wyczynowe ściganie się, a więc siedzimy tutaj bardziej pochyleni. Zdecydowanie Superior daje nam możliwość dociążenia przedniego koła, zarówno na podjazdach, jak i na zjazdach. Czego zasługa oczywiście tkwi m.in. w odpowiednio skróconej rurze sterowej. W ten sposób osiągamy na Superiorze po prostu agresywną pozycję, która z jednej strony pozwala trzymać trakcję na zjazdach, a z drugiej strony pozwala przenieść ciężar ciała bardziej do przodu, na przednie koło, kiedy pokonujemy najbardziej strome podjazdy.
Warto o tym pamiętać w perspektywie tego modelu, bo nie wszystkim taka pozycja będzie odpowiadała. Natomiast jeśli poważnie myślicie o startach w zawodach, no to tego typu rowery są wprost do tego stworzone i pozwolą najlepiej Wam rozwinąć takie skrzydła, jeśli chodzi o szybką jazdę. W tym miejscu płynnie przechodzimy sobie do wyposażenia naszego modelu, który świetnie naszym zdaniem wpisuje się w ogólny charakter, u podstaw którego stoi właśnie rama wykonana z nietopowego włókna węglowego. Naszym zdaniem model XP969 to jest bardzo ciekawy kandydat dla osób, które poszukują hardtaila z myślą o wyczynowym ściganiu, natomiast mimo wszystko z naciskiem na wyścigi amatorskie. A więc po kolei. Na wyposażeniu naszego modelu XP969 znajdziemy praktycznie kompletną grupę napędową Shimano SLX serii M7100, a więc grupę 1x12. Mocno wyścigowy setup, dzięki któremu no nie zabraknie nam przełożeń praktycznie w każdych warunkach i na każdą trasę te przełożenia się znajdą. Jeśli chodzi o jakość działania tej grupy, szerzej i bardzo szczegółowo opisywaliśmy ją na portalu bikeboard.pl, także odsyłamy Was do lektury osobnego testu. W tym miejscu po prostu w skrócie powiemy, że nowy SLX otrzymał pełen spadek takich najważniejszych technologii spotykanych wcześniej w topowych grupach Shimano, a więc możemy tutaj liczyć na szybką i precyzyjną zmianę przełożeń, takich jak chociażby XT. Warto odnotować, że spoza grupy SLX pochodzą hamulce hydrauliczne, natomiast nadal jest to bardzo udany model pochodzący z grupy Deore. Idąc dalej, oczywiście warto wymienić sobie amortyzator. Tutaj także nie ma rozczarowania. Superior do naszego modelu zamontował RockShoxa Seat Select SL. Nie jest to najbardziej topowy seat, natomiast jest to na tyle uznana marka w wyścigowym świecie, że spokojnie kultura pracy zadowoli nawet bardziej wybrednych użytkowników. Ten widelec również jest lekki, co oczywiście ma znaczenie w perspektywie ścigania. Taką kropką nad i w tej całej układance jest zestaw kół od DT Swissa. Mówiąc konkretnie, jest to model oznaczony cyframi 1900. Sprawdzony zestaw z aluminiowymi obręczami. Bardzo dobry do amatorskiego ścigania, natomiast podejrzewamy, że osoby, które będą chciały walczyć na tym modelu o najwyższe stopnie podiów, oczywiście zainwestują prędzej czy później w zestawy z włókna węglowego. Jak wspominaliśmy, ten model osiąga na wadze masę 10,7 kg według tego, co deklaruje producent. Specyfikacja producenta podaje również, że znajdziemy w tym modelu sztycę z włókna węglowego. W naszym przykładowym modelu tej sztycy zabrakło, a więc masa była nieco wyższa. Nasza redakcyjna waga pokazała w tym przypadku 10,9 kg, co generalnie pozwala zaufać pomiarom Superiora w przypadku tego modelu. Superior ten model wycenia na 11 tysięcy złotych, co spokojnie pozwala nam stwierdzić, że czeski producent oferuje tutaj bardzo uczciwy stosunek ceny do jakości całego modelu. Bardzo doceniamy poziom wykonania tej ramy. Ona oferuje bardzo dobre właściwości jezdne. Jest to typowo wyścigowa charakterystyka, która zdecydowanie spodoba się miłośnikom cross country i ścigania w maratonach. Na bardzo wysokim poziomie stoi sztywność boczna tego modelu, na przyzwoitym poziomie stoi jego waga. Także całościowo uznajemy go po prostu za bardzo solidną propozycję. Jak zwykle, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat testowanego modelu, zajrzyjcie proszę do testu na portalu bikeboard.pl. A jeśli podobał się Wam ten film, zostawcie proszę kciuka w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, żeby nie umknęły Wam kolejne testy rowerów i inne ciekawe materiały. My teraz lecimy jeszcze objeździć Superiora XP969 w tych super okolicznościach przyrody, a z Wami widzimy się w kolejnym materiale.